Cześć. Dzisiaj chciałabym powiedzieć Ci kilka słów na temat tego, jak zacząć pracę z nowym planerem, ponieważ wiem, że szczególnie jeśli to jest pierwszy planer, to może być problematyczne i trochę przerażać, albo wręcz przeciwnie, można wpaść w euforię i zacząć od malowania tysiąca różnych tabelek, które potem okażą się niepotrzebne. Ja też niedawno rozpoczynałam pracę z nowym planerem. Nie jest to co prawda mój pierwszy planer, ale postanowiłam to sobie mocno uporządkować i zrobiłam to dzięki książce Kasi o Bullet Journal. Zanim zaczęłam pracować z moim nowym planerem, przygotowałam sobie taką notatkę, którą zaproponowała Kasia. Te przemyślenia, ta notatka ma służyć temu, żeby ten planer był dostosowany do moich potrzeb, żeby realizował moje cele i pomagał mi w organizowaniu mojej codzienności. To jest bardzo ważne, ponieważ otacza nas mnóstwo inspiracji. Wszędzie na Instagramie, na Pinterestie jesteśmy w stanie znaleźć tysiące różnych rozkładówek i czasami to potrafi wprowadzić ogromny chaos. A dzięki temu, że damy sobie trochę przestrzeni, żeby się nad tym zastanowić, to zaczyna nabierać zupełnie innych kształtów. Dzisiaj chcę się podzielić z Tobą moją wizją planera. To nie jest żadna uniwersalna wizja, więc potraktuj to tylko jako inspirację i jako zachętę do tego, że rzeczywiście warto to zrobić. Ja tutaj w głównych moich założeniach zaczęłam od tego, że planer jest mój. To jest ważne. Wiem, że to brzmi dziwnie, to brzmi abstrakcyjnie, no bo przecież wiadomo, że mój planer jest mój, ale często właśnie ten nadmiar różnych inspiracji i propozycji potrafi przytłoczyć i sprawia, że nie pozwalamy sobie na tą elastyczność. Co wiąże się też z takim drugim założeniem, które też postanowiłam sobie zapisać, że mój planer ma nie być sztuką dla sztuki. Czyli jeśli jakaś rozpiska okazuje się po jakimś czasie już niepotrzebna, to po prostu rezygnuję z niej, zmieniam sposób, w jaki planuję. Po prostu robię to, co jest mi przydatne. Bullet Journal jest też na pewno dla mnie bardzo pomocny w budowaniu nowych nawyków i śledzeniu starych. Stąd też obecność habit trackerów wszelkiej maści w moich planerach i to rzeczywiście się sprawdza. Planer pozwala mi unikać zbędnych zakupów dzięki temu, że mam tam różne listy, które weryfikuję, czy coś jest mi rzeczywiście potrzebne, czy nie. Dla mnie planer jest też miejscem gromadzenia różnych notatek, do których wracam, które będą mi przydatne. Jest też miejscem przechowywania i porządkowania wspomnień, nie w jakimś rozległym zakresie. I co dla mnie ważne, mój planer jest estetyczny, co wcale nie oznacza, że jest czasochłonny i oczywiście jest to absolutnie moje osobiste założenie, ponieważ tak po prostu lubię. I ważne jest, żeby dać sobie przestrzeń na to, żeby rzeczywiście podążać za tymi swoimi potrzebami, ponieważ żadna z nich nie jest uniwersalna. Jeśli zwrócisz uwagę, to zauważysz, że tutaj w tej wizji jest też pusta przestrzeń. Ona jest zostawiona na to właśnie, żeby dokonywać jakichś zmian, ponieważ nasze życie się zmienia, nasze potrzeby się zmieniają i warto sobie dać przestrzeń na to, żeby i planer mógł na tym podążać. Jeśli uda Ci się uporządkować swoje myśli, swoje plany, założenia w taki sposób, to na pewno łatwiej Ci będzie zrobić makietę planera i zacząć pracę już na konkretnym planerze, dlatego gorąco Cię do tego zachęcam. Więcej informacji znajdziesz w książce Kasi, a o makiecie opowiem Ci więcej następnym razem.